Keto Wtorek, odcinek 99. Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, zbliża się Wielkanoc i dzisiaj taki odcinek trochę wielkanocny, ale tak naprawdę to skupimy się na wielkanocnej babie. Tak jak to w Polsce przystało, no babka wielkanocna jest takim częstym produktem, częstym ciastem, słodkością, które się u nas na stole pojawia. I jeżeli chodzi o to, jak przeżyć keto święta, to tych materiałów już jest bardzo dużo. Ja nawet sobie zajrzałam, w zeszłym roku nagrywałam keto Wielkanoc, więc odsyłam Was, bo tam też będą przepisy inne niż dziś. I też odnośnie świąt Bożego Narodzenia mówiłam o różnych strategiach, kiedy warto utrzymywać ketozę, kiedy nie. Także te materiały są aktualne, więc Was do nich odsyłam. Natomiast w zeszłym roku mówiłam Wam o tym, że nie lubię za bardzo piec. To się akurat nie zmieniło. No ale jednak fajnie by było czasem zjeść takie prawdziwe nawet ciasto, które nie będzie smakowało jak jakiś kokosowy gniotek, no bo tak czasami niestety nasze wypieki na keto mogą wyglądać, jak gdzieś tam złapiemy jakiś przepis z internetu i to nie zawsze wyjdzie, przyznaję. Natomiast jeżeli chcemy, żeby to dalej było low carb, żeby dalej jakby nie wyrzuciła nas taka babka z ketozy, no to ja Was dzisiaj zapraszam właśnie na keto babkę wielkanocną. Moim priorytetem w tym przepisie było to, żeby jak najmniej zmienić te przepisy, z których korzysta się, tak robiąc normalną węglowodanową babkę, która jest pyszna, no ale wiadomo, nie każdemu podniesienie się poziomu cukru we krwi będzie służyło i nie każdy chce to zrobić, szczególnie jeżeli jest na keto. Więc w tym wypadku zmiana właśnie tych składników była minimalna, tak żeby dopasować makro. Ta babka opiera się na mące migdałowej. Ja akurat tym razem użyłam mąki migdałowej, bo taką mam, ale można też zmielić sobie na przykład w termomiksie migdały i ja nieraz to robiłam. Natomiast wiadomo, że ta mąka migdałowa będzie bardziej sucha, więc ta konsystencja jakby całego wypieku też tutaj będzie troszkę inna w zależności od tego, jakiego produktu użyjemy. No i uwierzcie mi, że ta babka naprawdę smakuje jak babka i myślę, że to jest w niej największym tutaj plusem. Dodatkowo niskie węgle. I moi drodzy, jeżeli chodzi o właśnie mąkę migdałową, bo też nieraz o to pytacie i to będzie w Q&A-ach, no nie powinniśmy teoretycznie poddawać wysokiej obróbce termicznej właśnie orzechów, bo one się mogą, te kwasy tłuszczowe mogą się utleniać, mogą nam się tworzyć tłuszcze trans. Natomiast niedługo opowiem Wam o badaniu, które pewna firma przeprowadziła, bo ja właśnie też sama czasem piekę sobie keto bułki i okazuje się, że tych tłuszczów trans, jak zbadano po prostu jakby te bułki w laboratorium, wcale nie ma dużo, więc okazuje się, że nie taki diabeł straszny. Poza tym ja uważam, że oczywiście nie będziemy takiej baby jeść codziennie, raczej raz w roku na Wielkanoc, więc też nie popadajmy w skrajności. I jeżeli po prostu zjemy nawet te upieczone migdały raz na czas, to myślę, że będzie to w większości przypadków lepsze niż zjedzenie po prostu połączenia masła z pszenicą i cukrem. A nawet jeżeli chcecie taką kupić sobie po prostu babę z masła, pszenicy i cukru, to też na zdrowie i bez wyrzutów sumienia po prostu ją sobie zjedzcie, a później wróćcie do zdrowych nawyków i pamiętajcie o też tej równowadze, którą powinniśmy mieć i takim dystansie tak samo do diety, jak i do naszego życia. Więc tutaj sami musicie wybrać, co będzie dla Was najlepsze. Ale ja polecam Wam wypróbować tą babkę, bo jest naprawdę pyszna, dość prosta i szybka w przygotowaniu. Zapraszam Was w takim razie na moją keto babkę wielkanocną. We'll be right back.
Jak widzicie, szybko, prosto i smacznie. No tego nie widzicie, więc musicie to spróbować albo uwierzyć mi na słowo. Tymczasem ja życzę Wam spokojnych, radosnych, pełnych czasu dla siebie i dla bliskich świąt. Po raz kolejny te święta są trochę inne i to już tak rok po roku. Nie chcę mówić, że jest inaczej, no bo jest inaczej, ale jakoś do tej rzeczywistości myślę, że po prostu musimy się przygotować i wiem, że dla niektórych z Was to jest trudny czas, bo też nieraz mi o tym piszecie, więc tym bardziej życzę Wam dużo sił i dużo jakby mimo wszystko takiej pozytywnej wewnętrznej energii, mimo przeciwności losu, które się pojawiają w ostatnim roku, chyba częściej i ze zdwojoną mocą. No i zdrowia, wszystkiego dobrego kochani i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, wesołych świąt. Cześć!